W życiu społeczeństwa przychodzi taki moment, w którym musi powiedzieć władzy: sprawdzam. Ja żyłam jednym tematem, właściwie dwoma. Pierwszym to był park miejski, o który walczyliśmy z bardzo dużą grupą ludzi przeciwko wycince zabytkowych drzew. Natomiast zaufaliśmy prezydentowi, zaufaliśmy wszystkim tym, którzy nas zapewniali, że krzywda zielonym płucom tego miasta się nie stanie. Dzisiaj minęło 1,5 roku od momentu, w którym zakończyliśmy tę akcję protestacyjną. Zakończyłam wysyłanie pism, w tym również pism do wojewody, pozostały bez odpowiedzi. Przychodzi taki moment, w którym mówimy do władzy: sprawdzam. Chcemy wiedzieć po prostu, jak jest. Poświęcę uwagę i czas do czasu, aż wyjaśnimy, dlaczego zostaliśmy jako społeczeństwo wprowadzeni w błąd, żeby nie użyć drastycznego określenia oszukani, ponieważ ekspertyzy, które zgromadziłam na przestrzeni 1,5 roku, w tym opracowania historyczne złożone na zamówienie urzędu, w tym odpowiedzi pana prezydenta na piśmie, gdy zapewniał, że dołoży wszelkich starań, żeby ten park był traktowany ze szczególną uwagą jako zabytek niepowtarzalny ogrodnictwa polskiego, ogrodów. Okazuje się, że z tymi wszystkimi deklaracjami, zapewnieniami, łącznie z tym, że jest to rewitalizacja parku oparta na jego stanie faktycznym z lat 20. tamtego stulecia, wszystko minęło się z prawdą. Wszystko minęło się z prawdą. Powiedziano społeczeństwu, iż park otrzyma szatę i tożsamość z lat 20. tamtego stulecia. Okazuje się, że w tej chwili jest to taki mix, właściwie każda rzecz tam w tym parku robiona, rewitalizowana, zmieniana jest jakby z zupełnie innej epoki, z innego stulecia. Ale skandalem dla społeczeństwa, i to wywołało ogromne poruszenie, jest zatajenie faktu przez 1,5 roku, że place zabaw dla dzieci 3 to jest jakiś Disneyland, który płynie ze Stanów Zjednoczonych i będzie społeczeństwo Grudziądza kosztował 2 miliony złotych. Moje pytanie brzmi, jaka jest opieka konserwatora, który dbał o detale i zapewniał, że te drzewa, które są wycinane, są absolutnie chore i muszą być usunięte, bo zagrażają życiu, natomiast nie zatroszczył się o taki detal, że w tym parku na przestrzeni 3 hektarów umieszczono wszystko, czego w latach 20. tamtego stulecia nie było. Nie było ścieżek do łyż worolek, nie było pola do gry w bóle, nie było lodowiska sztucznego, nie było parkingu, nie było nawet tego ogromnego stawu, który dzisiaj nie jest odnowiony w całości, tylko jakimiś tam domowymi sposobami uszczelniany. Ten staw powstał w 1939 roku, więc nie odtwarzamy tożsamości czegoś, z czego Grudziądz był niebywale dumny, miejsce, które odwiedził prezydent Mościcki i tak dalej. Oddadzą nam w grudniu, i to jest zagadka, dlaczego w grudniu oddaje się park, który składa się, jego cała uroda i cały sens tego parku składa się z zieleni, z nasadzeń, z rabat, z tego słynnego rosarium, czyli tak zwanej różanki. Jak mieszkańcy mają ocenić jakość tej pracy i wydanych 7 milionów złotych na ten cel, jeżeli w grudniu to wszystko przykryje śnieg, a w najgorszym wypadku tony gnijących liści, tak? Będziemy badali i zadawali te pytania do skutku. Dlaczego w przetargu ogłoszonym na tak wysoką kwotę inwestor nie zażądał od wykonawcy w rubryce specjalizacja i doświadczenie, odstąpił od dochodzenia, czy ta firma, która ten przetarg wygrała, jakie posiada doświadczenia w tego rodzaju pracach, w renowacjach i tak dalej. Okazuje się, że najprawdopodobniej żadnej. Patrząc na to, co się stało z naszym parkiem miejskim, to ten park, to serce miasta zielone dostało zawału. To są sprawy, którym poświęcę uwagę w pierwszej kolejności, ponieważ one dotyczą mojego miasta, leżą mi na sercu. Winnam to jestem tym wszystkim ludziom, którzy się od samego początku sprzeciwiali. My to nazwaliśmy przez 1,5 roku parkiem tajemniczym, ponieważ z każdym pytaniem, z jakim się zwracaliśmy do rynku odnośnie tego parku, kto wygrał przetarg na ten plac zabaw, gdzie był ogłoszony konkurs, jak to ma wyglądać, czy były konsultacje społeczne, panuje tajemnicza cisza.